W dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć, które słowa, albo powiedzenia, albo krótkie zdania w polskim języku ja uważam są śmieszne, albo trochę dziwne dla mnie. Pierwsze powiedzenie, które uważam, że jest trochę dziwne, jest jak ludzie mówią, ale jaja. Czemu ludzie tak mówią? Czy to jest związane z jajkami? Czy to jest raczej związane z jakiegoś gościa jajami? Ja, ja nie wiem, ja zawsze uważam, że. Może dawno temu jakiś facet miał jakieś bardzo duże jaja, i może jakaś kobieta to widziała, i on tak, ale jaja. I potem od tego czasu to wszyscy tak mówią? Ja nie wiem, to jest dziwne dla mnie. I tak może takie trochę niepoprawne. Czemu wy to mówicie? Czy, czy nikomu to nie przeszkadza? Czy mówicie, ale jaja? To jest tak samo, jakbym po angielsku tak chodził i tak mówił tak, ha, what balls. To jest dziwne. Czy mówicie o jajkach? Czy o jądrach? Ja nie, ja nie wiem, o co tutaj chodzi. I też zawsze uważałem, że było bardzo dziwne, że jak Polacy chcą coś podnieść, to zamiast liczyć raz, dwa, trzy, to często Polacy mówią trzy, cztery. I czemu? Czemu nie, zaczyna, czemu nie zaczynacie od, i, od jedynki? Czemu zaczynacie od trójki? Co, co, jak to się stało w ogóle, że coś dawno temu oni tak, okej, okay, chodź, Zbyszek, musimy to podnieść. Okej, okay, policzymy do trzy. On tak, uh, uh, uh. mam lepszy pomysł. Uh, co? Zaczniemy od trzy. O trzy? Okej, okay, dobra, to trzy, cztery, pięć. Uh, uh. Nie. Byś tak myślał, ale nie. Nie. <słysy> nie. Zrobimy tak, że cztery na pół. Cztery na pół, czemu? Tak, trzy, cztery ry. Albo sobie wyobrażam, że ten facet, kto to wymyślił, to po prostu był taki mega otyły i po prostu się zmęczył w trakcie mówienia cztery, że on tak. trzy, cztery. Ry. Albo coś takiego, ja nie wiem. To czemu tak robicie? Jak to się stało? Skąd to się wzięło? Nie, nie możecie powiedzieć 3, 4, 5? Albo raz, dwa, 3, Tylko 3, 4? To, to, to nawet nie ma sensu. To, to, to nie są trzy numery, to, jest, to są dwa numery i tak podzieliście, jeden na pół. Czemu? Czemu nie mówicie 5, 3, 6? Albo 6, 7, dem? Czemu nie? Ja nie wiem, kto to wymyślił w ogóle? I też uważałam, że było dziwne, że ludzie zawsze mówią tak, a e, tam nie przesadzaj. Jak, jak po prostu wyobrzymiasz coś, to mówią, że przesadzasz. E, czemu? Wyobrażam, że ktoś, kto tak cały czas przesadza, to tak naprawdę jest ogrodnikiem i tak przesadza jakieś tam różne warzywa albo jakieś tam drzewa i nie wiem, i tak pomyślałam, czemu się tak mówi, że ale ona przesadza, bo jest ogrodniczką. Myślę, że jeden z najdziwniejszych słów dla mnie po polsku to jest dziadek do orzechów. Dziadek do orzechów. Czemu? To nawet nie ma sensu. Po angielsku to jest nutcracker. Nut to jest orzech. I cracker to jest taki łamywacz albo coś takiego. Że... I, I to ma sens, bo to jest taki łamacz do orzechów. Ale dziadek do orzechów? Ja pytałam ludzi po, po włosku, po hiszpańsku. Jak się, mówi, jak się mówi dziadek po orzechu w ich języku? I to zawsze jest coś związane, że się, że się, roz, roz, że się otwiera ten, ten orzech. A po polsku to jest dziadek? Dziadek do orzechów? A czemu nie babcia do orzechów? A może być, nie wiem, wujek do orzechów? Czemu? Ha? Czemu mówicie dziadek? Kto to wymyślił? Czy to był jakiś żart? Że tysiąc lat temu... Ktoś pomyśla, okej, okay, hej, zobacz, nazwiemy to łamacz do orzechów. I on tak. Oh, nie, nie, nie. Może być dziadek do orzechów. I on denk, czemu dziadek? I on tak, wiesz, poza tysiąc lat ludzie będą nadal to mówić i nawniej będą o tym myśleć, i będą mówić dziadek do orzechów, a my będziemy się śmiać z piekła. Um, okej, okay, może trochę przesadziłem. Bo jestem ogrodnikiem. Pamiętam, jak moja młodsza siostra się nauczyło to słowo oczekiwania. I ona mnie pytała, czy wiesz, jak to się mówi po polsku? E expectations. Czy wiesz, jak się mówi expectations po polsku? Powiedziałem, ja, ja nie wiem, co? Oczekiwania? I on tak, no, to jest śmieszne słowo. Ja powiedziałem, czemu to jest śmieszne słowo? Ona powiedziała, że jej to przypomina jakieś chińskie słowo. Ona sobie wyobraża, że jak stoisz przy ladzie i tak zamawiasz jakieś chińskie danie na wynos. I oczywiście rozmawiasz z jakimś Chińczykiem i mówisz mu Tą nazwę jakiegoś dania z kurczaka, na przykład pikantny kurczak. Ale oczywiście po chińsku to to nie jest pikantny kurczak, to jest jakieś, jakieś chińskie słowo. To ona wyobraża sobie, że oczekiwania to jest takie chińska nazwa tego dania kurczaka. I oczywiście oni muszą tak krzyknąć tam do tyłu, żeby ci, którzy gotują to, to jedzenie, żeby wiedzieli, co przygotować, to by tak wyglądało. Tak. Mm, i oni tak, o i co dla Ciebie? I tak, a może ten pikantny kurczak? Tak, okej, okay, pikantny kurczak. O, czekimania. I tak sobie to by wyglądało. <laughs> ale to jest głupie. To było naprawdę głupie, ale, ale jest śmieszne, ok? Ja z tego się pośmiałam. Nie wiem, jak ona to wymyśliła, ale rzeczywiście, o, czekiwania! to może być danie z kurczaka po chińsku. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że był śmieszny. Oczywiście wszystko to, co opowiada opowiadałem dzisiaj, to jest trochę z żartem, trochę z jajem. A? A, I oczywiście jak nie wiecie, co to jest żart i, i nie rozumiecie e, sarkazm, a, to nie wiem, czemu oglądacie mój kanał. <laughs> Ale oczywiście dajcie kciukę do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach, co myśleliście o dzisiejszym odcinku i które słowa albo po polsku, albo po angielsku, albo nawet w innym języku wy uważacie, że są śmieszne? Dzięki, że oglądacie, i do następnego razu. Cześć!